father's voice. He would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we had time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat. Drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Okej, okay. Dość ciepło tutaj jest, także zaraz zerknijmy, ile jest stopni. Na dworze 10, a tu 24. To nie było zimno. Jest godzina za 10:07, także całkiem spoko. Wydaje mi się, że tutaj jest. Nie jest jakoś za zimno, ani za gorąco. Opatrunek zdjęłam. Widzę, że roślinki są całkiem spoczko, więc wszystko jest jak w najlepszym tutaj porządku. I widzę, że chyba zaczyna, o tutaj, o tutaj kąteczkiem oczyczka swojego możecie spojrzeć, że zaczyna kiełkować kapusta pekińska. I tutaj też możecie zerknąć kącikiem oka swojego, że coś zaczyna się dziać, także coś tutaj z tego będzie. I tutaj też, a to jest pozostałość po moim tutaj tym gnojóweczce z pokrzywem. Bo ja to oczywiście podlewam gnojóweczką, wszystko też. Już niedługo wysadzę te pelargonie na dwór, bo ile one będą tutaj w tej szklarni też. Ale jeszcze tak wiecie, no bałam się teraz, bo te przymrozki miały być niby. Ale arbuzika to jeszcze nie ma. Ale fajnie, bo kapusta pekińska zaczyna schodzić. Ziemię sobie, o właśnie, jeszcze wczoraj w Biedronce kupiłam ziemię i będę jeszcze wysiewać brukselkę. Także u mnie jeszcze dalszy ciąg wysiewów będzie. Otwieram, niech powietrze dochodzi, a ja idę do domu. Dziś zapowiada się piękny dzień, także życzę Wam oczywiście cudownego dnia, samych pozytywnych chwil, dużo siły do pracy i energii. Ja uciekam, piję kawusie, odpisuję na komentarze i też będą coś działać. A tam w tych drzewach chyba gody mają wrony, bo coś tak kraczą i kraczą i kraczą. Tak mi się wydaje, że właśnie tam gody mają wrony. Ale gniazda tam żadnego nie widzę. Dawno już nie widziałam tego paskudztwa, także chyba zaczynają się pojawiać i u nas w okolicy te obrzydliwe ślimaki bezdomkowe. Ostatnio Daria pisała, że ma... Danusia pisała, że ma bardzo dużą ilość bezchałupnych ślimaków. Jestem w trakcie przygotowania sobie śniadanka i dziś na śniadanko jajka, jajecznica z salami i z cebulą. Wędlinę wczoraj jeszcze wieczorkiem kupiliśmy u nas w Stokrotce, bo jakoś najlepsza wędlina to właśnie albo jest ze Stokrotki, albo z tego targu w Chełmie, z takiej jednej budki, jagódki. Tam właśnie najlepiej lubią kupować wędlinę. Bo u nas w tej jagódce, co raz kupiłam w Krasnym Stawie, to ona jest niesmaczna. Także zajadam śniadanie. Dzisiaj jednak nie jedziemy do Lublina z Mateuszem, tylko jutro. Także troszeczkę plany pozmieniane. Ja zajadam śniadanie i idę zaraz. No, działać z powrotem, działać. Później przygotuję trochę obiadu. Będę robić dzisiaj i kopytka, i sos do makaronu, bo mam makaron, więc dzisiaj sobie troszeczkę pogotuję, a jutro już na spokojnie pojedziemy. Dobrze w sumie, że tak troszeczkę te plany się pozmieniały, bo nie mam też nic ugotowanego na obiad. Smacznego Wam życzę i sobie również.
see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Tak można powiedzieć troszeczkę później niż normalnie, bo mamy już późną godzinę. Nie będę tego przed Wami ukrywać, że już jest dość późna godzina. Ale no tak jak wiecie, ja walczę cały czas z chwastem. Tego też przed Wami tutaj zatajać nie zamierzam. Także dziś byłam razem z Mateuszem. Dzisiaj robiliśmy w malinach. Maliny są wyczyszczone, teraz właśnie tam i truskawki, i maliny będą się podlewać, no bo niestety, ale u nas deszczu nie ma, a żeby owoce były, żeby krzaczki ładnie rosły, no to trzeba dać im wody i nawozu, a nawóz się nie rozpuści, jak nie będzie wody. Więc no tutaj, to jest taka właśnie tutaj robota. Czyli taka też niekończąca się opowieść w okresie wiosenno-letnim aż do jesieni, a mój teść zawsze powtarza, że robota na wsi kończy się wtedy, jak ziemia zamarza, więc to jest taka naprawdę szczera, szczera prawda, bo naprawdę robota na wsi kończy się wtedy, jak ziemia zamarznie. Nie wiem, co to się dzieje. Czy to w domu? Ej, to ty się odzywasz? Tak, ty się odzywasz. Ona się odzywa. Ona tutaj z nami chce rozmawiać. I bierze przykład z Maruśki. Proszę nie drapać tego krzesła. Może on... Nie, 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 koleżanko. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Koleżanka symfoniczna nadaje się do mycia. Bo tutaj oczywiście dzisiaj też był problem z jedzeniem. Dałam im mięso, z którego gotowałam rosół. Było to mięso z kaczki, ale to było takie korpusy i takie skrzydełka, także wzięłam dziewczynom to, obskubałam. Oczywiście każda dostała do swojej miski i był jeszcze ogromny problem, bo ona nie nadąża jeść tak szybko jak Meluśka. Meluśka później przyszła, zaczęła tutaj jej wybierać. Tutaj trochę jest brudna, będę musiała chyba ją umyć. Jeszcze ani razu nie myłam kota. To znaczy, jej jeszcze raz ani razu nie myłam. Julcia chyba ją myła. Tak, Julcia ją myła, ale ja jej tutaj jeszcze nie myłam i dzisiaj musimy znowu chyba ją umyć, bo tutaj jej się klei to futerko, a ona też wszędzie chodzi, czy to tutaj po kanapach, czy to po krzesłach, czy to później.
na łóżko, jej jest też wszędzie pełno, chuliganicy małej, no i trzeba ją wyczyścić, żeby była czysta, no bo wiadomo, że później jak pójdzie na pościel, no to tak troszeczkę nieprzyjemnie jest, nie? Tego ja właśnie nie lubię, jak moje zwierzęta skaczą po naszych łóżkach. No wiadomo, one no to są też nasze przyjaciele i musimy tutaj o nich zadbać, żeby były czyste. No i później kot je już sobie tutaj na taborecie, także stawiam mu miskę z jedzeniem na taboret i on sobie tutaj je na taborecie, wtedy Melka nie dostanie i ona może się spokojnie najeść. Więc tak to właśnie było przed południem, tak do 15 byliśmy, no może nie do 15, do 14.30 byliśmy właśnie z Mateuszem w polu. Dzisiaj nie jest aż tak gorąco. Słoneczko, owszem, ładnie świeciło. Tutaj jedna z Was pisała, że jestem już opalona. Chyba już nie będę sobie zmyślać kto, bo jednak trochę tych komentarzy też tutaj czytam. Ale no może i tak, że jestem już trochę opalona. Chyba na buźce jestem może tak bardziej opalona. A tutaj ja mam ręce pozasłaniane, bo później jestem podrapana. A jednak nieestetycznie to wygląda, jak człowiek później taki podrapany wygląda, tak jakby lampart na mnie napadł. Ręce, nogi są praktycznie identyczne, na nogach to jeszcze są bąble po myszce i po komarach, także muszę teraz zadbać o te moje nogi, żeby tutaj pięknie się prezentować na naszej tutaj imprezie. Mam jeszcze dzisiaj zamiar nagrać, no i weszła. Mam dzisiaj jeszcze zamiar nagrać rolkę z tymi moimi stylówkami, które wymyśliłam sobie, bo taki miałam plan i ten plan realizuję od poniedziałku i go zrealizować nie mogę. Chcę dzisiaj też jeszcze siąść do paznokci, bo też już to jest najwyższa pora, bo chciałam się pochwalić, jakie paznokcie sobie sama zrobiłam i nie wiem, czy mi w końcu to wyjdzie, ale muszę dzisiaj siąść, to znaczy muszę, chcę siąść dzisiaj jeszcze do tych paznokci i to zrobić. Więc takie mam plany jeszcze na wieczór, także ja biorę się, można powiedzieć, do działania. No bo wcześniej to, tak jak Wam mówię, byłam, działałam na polu, działałam z Mateuszem. Później przyszłam, ugotowałam zupę pomidorową, to żeście już widzieli. Zrobiłam kopytka, też żeście widzieli, także był taki obiad. A teraz będę jeszcze robić sos, bo jutro wyjeżdżam z Mateuszem, więc chciałam sobie też podszykować obiadu. Troszeczkę, żebym miała też i na jutro, bo jak wrócę, to żebyśmy mieli co jeść. I będę jeszcze robić sos z filetów z kurczaka. Mam trochę, co to jest? Szparagów, ale to są takie szparagi już nie pierwszej świeżości, więc muszę je koniecznie wykorzystać. Pół cebuli ze śniadania mi zostało. Mam por, mam też szpinak i to będzie taki, można powiedzieć, zielony sos w słodkiej śmietance, bo ja właśnie lubię takie sosy ze słodką śmietanką, więc mam taki jeszcze pomysł dzisiaj, żeby zrobić taki obiad, można powiedzieć. W sumie to dzieciaki już zjadły i zupę, i kopytka. Wiecie, że u nas to kopytka najlepiej schodzą ze skwarusiami i z twarogiem. A ja pomyślałam, że jeszcze na wieczór zrobię ten sos i on będzie do makaronu, bo makaron też mam. Oczywiście ja chyba jednak wolę takie dania bardziej może makaronowe niż kopytka, ale robię, wiecie, kilka dań naraz. Tak a propos, jeszcze nie pokazałam Wam moich brwi, bo tutaj wczoraj sobie wspólnie robiliśmy henne, więc skóra jest trochę zafarbowana, ale myślę, że ona niedługo tutaj zejdzie, niedługo się utleni. Dzisiaj sobie też oczywiście jeszcze tutaj twarz umyję na wieczór, rano też była myta, później jak myłam włosy, to też oczywiście tutaj pociekło trochę tej wody, więc one pewnie jakoś tutaj się wymyją i wydaje mi się, że dużo lepiej ta twarz wygląda, jak te brwi są jednak pomalowane henną, a nie pomalowane kredką. Tą kredką to jakoś tak, nie wiem, zresztą sama nie wiem. Sama tak się zastanawiam, czym lepiej, czy kredką, czy henną, ale na chwilę obecną bardziej mi się podobają pomalowane henną. Dobra, koniec mojej takiej, można powiedzieć, krótkiej opowiastki, także teraz będę gotować. Pokażę Wam oczywiście ten mój sos, chociaż ten mój sos to on niczym się nie różni od tych pozostałych sosów, bo wiadomo, mięso pokroję w kostkę i podsmażę na patelni na oleju. Dodam też
warzywa. Na końcu dodam szpinak, zaleję słodką śmietanką, dodam sól, pieprz i to jest taki mój sosik. Ale oczywiście tutaj jakieś przebitki też nagram, a później robię to, można powiedzieć, mierzymy z moimi stylówkami. Zobaczcie, co mi wyjdzie z nagrania rolki. Mam nadzieję, że coś mi wyjdzie. Tutaj też Wam oczywiście pokażę te moje stylówki i biorę się za ogarnięcie dłoni. Tutaj też muszę to wszystko pościągać, to znaczy żelu nie będę ściągać, ale muszę ściągnąć ten lakier, bo tego lakieru w domu nie mam. I sobie zrobię inny jakiś, taki z tych lakierów, które mam w domu, albo w ogóle nie będę robiła. Może sobie tylko jakiś French tutaj zrobię. Coś takiego, także zobaczymy, co mi z tego wszystkiego wyjdzie, aby mi wyszło do północy. Wtedy będę spokojnie mogła pójść spać. Także łyczek herbatki i lecimy z robotą. Saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna grow old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. Still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Okej, obiad ugotowany, zaraz będę jeść, to znaczy w sumie nawet można powiedzieć o wiele kolację. Rolka też nagrana, jak wyjdzie to nie wiem, jak wyjdzie, będę musiała jeszcze oczywiście ją poskładać i dociąć, a teraz przychodzę Wam tutaj pokazać moje takie stylówki z szafy. Do jednej sukienki tutaj wyciągnęłam kilka okryć wierzchnich, a zaraz Wam wszystko pokażę i wyciągnęłam też trzy pary butów. Julcia już ma swój tutaj typ, bo podczas nagrywania rolki oczywiście my żeśmy już tutaj coś wypatrzyły, że coś w sumie może i tutaj pasować do tej sukienki i teraz chcę Wam to wszystko pokazać, także lecimy. Sukienkę dobrze znacie, bo wiecie, że jest z mojito, a ten żakiecik też znacie, to jest taki jakby skórka, ona była kupiona na Zalando, ale to nie wiem, czy się tutaj nadaje i do tego są buty. Szpile, dawno w szpilach nie chodziłam, a są to szpile z wesela, na takiej dosłownie tyci szpileczce, więc no takie nie bardzo komfortowe, ale wydaje mi się, że te szpilki chyba najbardziej pasują do tej sukienki. Także to jest kreacja numer jeden, że tak to powiem. Nie wiem jak Wam się to widzi, jak Wam się to podoba. Lecimy z drugą. To będzie kreacja numer dwa. Ten żakiet jest zakupiony w lumpeksie. I nawet z tym żakietem podoba mi się najbardziej. Także teraz się zastanawiam, czy w ogóle będę jakikolwiek żakiet kupować. Tak wygląda zapięty żakiet. Z tyłu też nic nie odstaje. Także wygląda to z tyłu, tak? I też planowałam właśnie do tych szpilek nałożyć ten żakiet. Co prawda szpilki są w kolorze granatowym z takimi jakby srebrnymi dekoracjami,
ale wydaje mi się, że całkiem spoko to wygląda. Nie mam granatowego żakietu, bo właśnie takiego koloru brakuje mi w szafie, no ale z tym chyba wyglądałoby całkiem ok. No tak, bo kolejne buty to też są na takim słupku, ale one są też granatowe. W sumie to jeszcze można by było te buty, ale te buty są znowu na koturnie, więc nie wiem, jakby to tutaj wyglądało, czy te buty nie będą za ciężkie do tej sukienki, ale te buty też zaraz przymierzę. Kolejna, to też jest taki jakby żakiecik ze skórki, to jest sztuczna skórka. Ja ten żakiecik miałam u Mateusza na komunii i on był do jasno-różowej sukienki. Wydaje mi się, że z szarością też całkiem spoko tutaj to wygląda. Rękawy są 3/4, moje rękawy od sukienki się już czuję, że troszeczkę podwinęły. I tutaj wygląda to tak, razem z tymi butami. Dawno na szpilkach nie chodziłam. Dawno na szpilkach nie chodziłam i tak troszeczkę koszmarnie się czuję. Kolejna stylówka, buty też zmieniłam i teraz będzie kurtka ramoneska, bordowa. Też ją dobrze znacie, bo też w niej dość często chodzę. I z tą bordową prezentuje się tak i do tego są buty na słupku w kolorze granatowym. Obcas jest taki zdobiony, on ma różne kolory na obcasie, trochę bordu, trochę różu, granatu, czerni. One miały być w pierwszej tutaj, jakby w pierwszej fazie były zakupione na wesele, ale później zostały mi odradzone, że jednak pasują bardziej takie szpileczki. I sobie kupiłam te szpileczki. Szpileczki też pamiętacie, bo one wyglądają tak i właśnie są w kolorze granatowym z takimi srebrnymi tutaj dekoracjami, takimi maziajami. W sumie z tą ramoneską też fajnie się prezentuje ta sukienka. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Buty są takie średnio wygodne. Jeszcze nigdzie w nich ani razu nie byłam, ale one mi się bardzo podobały i dlatego ja ich nie oddałam wtedy, tylko je sobie zostawiłam. A ja jestem butomaniaczka, ja kocham buty. To o tym też już nieraz wam mówiłam. Jeżeli chodzi o te granatowe buty, to one wyglądają tak, jeszcze ani razu nie były chodzone, ani razu nigdzie w nich nie byłam. Chodziłam to tylko tyle, co nałożyłam w domu. One wyglądają tak, są granatowe, no i ten przepiękny obcas. Bardzo mi się obcas podoba, taki właśnie różnokolorowy, dość stabilny, więc raczej ta noga jest stabilna, nigdzie tutaj nam nie poleci, więc coś takiego. Ewentualnie, no w sumie to też mogłyby być do tego czarnego żakietu, który wam pokazywałam, chyba numer 2 on był. Trochę mi głowę obcięło, ale no chcę, żebyście mnie później widziały całej mojej okazałości. A to jest ręcz z współpracy, on był z SDIR, pewnie pamiętacie moją współpracę z SDIR. On jeszcze nie był noszony, nie miał swojej inauguracji. I on wygląda tak. A ostatnio właśnie wyżeście mi w komentarzach podsunęły taki pomysł, żeby poprzymierzać sukienkę z różnymi kolorami okryć wierzchnich. I właśnie w mojej szafie był i beż, bo pisałyście w komentarzach, żeby to był na przykład beż, albo granat, albo czerń. Co po niektóre z was pisały o szarości. Akurat no, te kolory dysponuję, oprócz tylko granatu. Granatu nie mam w swojej szafie, nie mam nic granatowego, więc z tego, co znalazłam w szafie, to wymyśliłam takie oto stylówki do sukienki. A jakby było naprawdę zimno, no to ewentualnie ten płaszcz plus te buty na koturnie. Wydaje mi się, że też całkiem spoko to wygląda. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Piszcie na dole w komentarzach. Ok, no i mniej więcej takie moje stylówki są już skończone. Tyle z tego, co udało mi się w szafie znaleźć, to wam pokazałam. Piszcie na dole w komentarzach, co wam się najbardziej spodobało, jaka stylówka wam się najbardziej spodobała. Jeżeli chodzi o mnie i o Julcię, to najbardziej spodobał nam się ten czarny żakiet z lumpeksu.
Wydaje mi się, że bardzo fajnie pasuje do tej sukienki, tylko teraz nie mam za bardzo czarnych butów. Ewentualnie no, w tych mogłabym pójść w tych na koturnie, bo w sumie na koturnie to ja się najstabilniej czuję. Od dawna już nie chodziłam w szpilkach, w takich szpileczkach cieniutkich. O, w takich to nie chodziłam bardzo dawno, a w ogóle, powiem Wam nawet, że chyba w ogóle ja nigdy nie chodziłam w takich szpileczkach, bo zawsze mi się wydawało, że one nie bardzo pasują do moich, no, dość pokaźnych nóg. No bo ja mam i łydkę, mam i udo, więc no tak zawsze dobierałam takie buty na takim słupku, ale właśnie ostatnio, jak tutaj też właściwie pytałam o stylówkę weselną, to pisałyście, że jednak lepiej by pasowały takie szpileczki, dlatego wtedy kupiłam szpileczki, no a te sobie zostawiłam do jakichś garniturów, bo naprawdę bardzo mi się spodobały. Jakoś niedrogo kosztowały i stwierdziłam, że mogą zostać. Więc chyba to tyle. Ja teraz tak zjem sobie tą moją obiadokolację i biorę się za te moje pazury, bo miałam w planie dzisiaj je ogarnąć i chciałabym jednak do nich jeszcze przysiąść. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe. Without you I'm lost. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us, us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be with you. I've tried and I failed. So can we work it out? Dawno nie było pożegnania pod kominem, więc dzisiaj takie króciutkie, dosłownie króciutkie, pięciominutowe pożegnanie, podsumowanie dnia pod kominem, bo jest już bardzo późna godzina, 23:36 dochodzi, ale udało się ogarnąć paznokcie. Co prawda tylko u jednej dłoni, ale jakoś dzisiaj sprawnie i szybko mi poszło. Bardzo fajnie mi się robiło. Nie wiem, może to po prostu dlatego, że byłam wcześniej jeszcze na tym kursie. Co prawda one i tak nie są, wiecie, perfekcyjne, bo nie są perfekcyjne. Muszę wziąć żel, ten, który ja mam w domu. Już pudełko wyniosłam. Jutro będę robić drugą dłoń, ale nie jestem pewna, czy będę używać żelu, bo muszę zdrapać ten lakier, który tutaj mam na paznokciach. W sumie to mogłam nie malować i by było dużo lepiej. Dużo prościej by było przede wszystkim, jakbym jednak tych paznokci wtedy nie pomalowała. A ja sobie pomalowałam na taki jasny kolor i ten mi się bardzo spodobał i stwierdziłam, że można by było spróbować. A teraz naprawdę żałuję, że pomalowałam. A te zrobiłam sobie takie moje ulubione nudziaki. Chciałam sobie zrobić baby boomera, ale
Nie wyszło mi i stwierdziłam, że nie będę na razie tutaj modzić. Zrobię sobie takie nudziaki. Nakleiłam sobie dwie naklejeczki i tutaj też mam naklejeczkę naklejoną. Ostatnio na kursie miałam Wam wstawić to zdjęcie, ale Wam nie wstawiłam. Uczyłyśmy się rysować takie jakby listki, taką łodyżkę z listkami i Ania wtedy pytała się, czym ona była robiona, czy to jest naklejka, czy to jest malowane, więc to było malowane. To znaczy ja tego zdjęcia Wam nie wstawiłam, ale na Instagramie, co po niektórzy tam są i mnie obserwują, to widzieli właśnie na Instagramie. Taką łodyżkę z listkami i ta łodyżka z listkami była malowana takimi specjalnymi farbkami do paznokci. Bardzo fajnie to wyszło, ale no ja sobie na lewej dłoni no nie narysuję. Za żadnych, nie, co ja mówię, na prawej, lewą dłonią na prawej dłoni ja sobie za nic w świecie nie narysuję. Żebym nawet, nie wiem jak tutaj się bardzo starała, ja jestem człowiek bardzo praworęczny. Ja lewą ręką nawet się nie podpiszę, nie umiem pisać, także to mi na pewno nie wyjdzie i rysować tym bardziej. Ale jestem, powiem Wam, zadowolona. Zadowolona, może i skórki są trochę pozalewane, bo oczywiście, że są, najbardziej to widać na tym tutaj. Ale i tak jestem z siebie dumna, że ja się nie poddaję. Ja nie jestem takim człowiekiem, który, wiecie, tutaj po chwili poddaje się i twierdzi, że o, nie wyjdzie mi to, czy coś takiego, także nie, ja jak walczył, to walczył do końca. To samo z kanałem już. Jakbym, wiecie, poddała się, czy coś takiego i przez te wszystkie, wiecie, czasami komentarze, to już by mnie dawno tutaj nie było, ale ja naprawdę nie jestem człowiekiem, który łatwo się poddaje. Jak już brnę, to brnę do końca. Więc paznokcie są ogarnięte, już nie straszę, że mam jedną rękę zrobioną, a drugą nie. Jutro, tak jak Wam wspominałam, zrobię to, zdrapię ten lakier i zobaczę, bo tutaj to też mi się troszeczkę nadłamał i będę musiała to jakoś wyrównać. No więc są ogarnięte i dzisiaj w ogóle to jakoś tak... Dobrze mi ten dzień poszedł. Początkowo to myślałam, że ja dzisiaj nic nie zrobię, bo tak jak Wam mówiłam, rano byłam w polu, ale w polu też zrobiłam, także jestem zadowolona. Ugotowałam obiad, to znaczy tak, zupę przerobiłam z rosołu, więc to jest żadna filozofia, dodać koncentrat pomidorowy, zagęścić troszeczkę mąką, dodać śmietany, więc no zupa to tak 15 minut i zupa gotowa. Zrobiłam kopytka, myślę, że jeszcze tych kopytek zostanie się na jutro, żeby było co po powrocie do zjedzenia. Zrobiłam dzisiaj też sos, więc też jest na plus, bo ten sos też będzie na jutro, więc kto będzie chciał, to będzie jadł kopytka, kto będzie chciał, to będzie jadł sos, ten taki zielony, tak go nazwał. Bardzo dobry, bo ja go oczywiście tutaj dzisiaj już jadłam z makaronem, bo byłam głodna. Wcześniej to zjadłam troszeczkę zupy, ale jakoś tak nie bardzo ta zupa, chyba za dużo włożyłam sobie makaronu, za mało płynu, no i tak trochę zjadłam tej zupy, a później właśnie dalej skupiłam się na tutaj ogarnięciu, bo musiałam też poskładać filmik, także filmik też dzisiaj był ogarnięty, właśnie go tam już uzupełniłam opisy, a to wiecie, no siebie doprowadziłam po tym polu do wyglądu jakiegoś takiego, umyłam sobie dzisiaj włosy, bo jutro... Ja zasadniczo to myję rano, ale jak jutro będę rano wyjeżdżać, to nie będę miała za bardzo czasu, żeby tutaj je umyć, a też jeszcze chcę jutro też z rana podpisywać trochę na komentarze, żeby tutaj nie mieć zaległości, więc głowa dzisiaj jest umyta. Ponosiłam sobie przez dłuższy czas moją maskę, także teraz mam inną maskę, bo wcześniej miałam maskę tą 1, 2, 3, z tego oczywiście ProSalonu. A teraz mam maskę taką chyba z aloesem, o ile ja dobrze pamiętam. Jak będę tutaj któregoś dnia na górze w łazience się z Wami żegnać, najwyżej to Wam pokażę. Także to zrobiłem. Przede wszystkim to nagrałam właśnie też taką tu moją rolkę, ale nie jestem pewna, czy nie przeholowałam z czasem. Będę musiała teraz jakoś posiedzieć i poskracać, jakoś tutaj ją obrobić.
bo na chwilę obecną to jest za długa i tutaj raczej na pewno Instagram takiej długiej rolki mojej nie puści. Ale tutaj też zobaczycie te moje stylówki, a mi chodziło głównie o to, żeby nagrać tą rolkę, bo tam też część z Was mnie obserwuje, nie dużo, ale no coś tam, coś to, ktoś mnie obserwuje, to ja na Instagramie to jestem rzadko, głównie ten Instagram to służy mi do kontaktów z niektórymi z Was, bo tam właśnie się kontaktujemy na priv. Służy mi na jakieś inspiracje, czy to inspiracje kulinarne, czy to inspiracje obiadowe, czy to inspiracje modowe. Obserwuję też oczywiście inne dziewczyny, te, które mają kanały, albo te, które mają tylko Instagram. Więc no tylko w sumie do tego mi służy. Tak, ja tam za bardzo to się nie udzielam. Czasami wstawię jakieś zdjęcie, czasami jakoś może rolkę mi wyjdzie. No i czasami wstawiam też i relacje, nie, ale to bardzo rzadko, gdzieś mi nadal jest trudno utrzymać tutaj dwa konta, czyli i YouTube'a, żeby tak być naprawdę z Wami na bieżąco, nawet i w komentarzach, i Instagram tutaj też jeszcze jakby działać, to jakoś to tak trudno, poza tym też piszecie do mnie wiadomości prywatne, więc no ja muszę tutaj też być na bieżąco i jakoś to wszystko tak pogodzić, żeby no każdemu z Was coś tam odpisać, no bo wiadomo, nie na tym polega, że Wy do mnie napiszecie, a ja to przeczytam, oleję i że tak to powiem i nie będę miała nawet czasu, żeby odpisać, no bo jak już piszemy ze sobą, no to piszemy tak na dobrze, na poważnie, więc to. No a później, po tej rolce, co nagrałam tą rolkę, ale nie wiem, czy pójdzie, mam nadzieję, że pójdzie, bo w sumie właśnie chciałam, żebyście mi, bo Wam nie dokończyłam w sumie tej myśli, żebyście mi odpowiedziały, która najlepiej właśnie tutaj jakby stylówka pasuje do tej różowej sukienki. Wydaje mi się, że najbardziej to pasuje ten żakiet z lumpeksu, ale ja tutaj jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie o tych wszystkich stylówkach. Jeszcze ładnie wygląda też płaszcz, ten beżowy z tego Esdir, zapomniałam nawet jak to się nazywa, więc to jeszcze bardzo fajnie pasuje, z tym, że no może jakieś inne buty, niekoniecznie te na platformie i ćma wpadła. I jeszcze bym powiedziała, że fajnie wygląda też z tą ramoneską beżową, bordową, także z tym też ładnie wygląda. I chyba tyle, z tą szarą kurteczką to mi się tak nie bardzo podoba. I z tą taką, ale skórkową kurteczką czarną też tak nie bardzo mi się podoba, bo to taka dość elegancka sukienka i raczej tak trench jeszcze mógłby być, ta bordowa ramoneska i ten żakiecik, także to mi się najbardziej podoba. Ale czekam też i tutaj na Wasze jakieś takie odpowiedzi, bo jestem właśnie bardzo ciekawa, co Wy myślicie o tych moich stylówkach z szafy. No i chyba tyle, bo oprócz tego to się tak bardzo dzisiaj nic nie wydarzyło. No zrobiłam sobie, wiecie, paznokcie, nie rzucające się w oczy, ale Wy wiecie doskonale, że ja takie najbardziej lubię. Więc jestem tutaj zadowolona, bo w końcu nie straszę. No i przede wszystkim to plastikowe paznokcie. I nie będę miała czym skubać skórek, bo naprawdę, jak mam plastikowe paznokcie, to znaczy no te żelowe, ja tu nazywam, że to plastikowe, no bo to jest jak plastik, i nie, wtedy nie skubię. Dzięki temu właśnie nie skubię skórek i te moje dłonie są ładne, zadbane, eleganckie, a tak, no to już tutaj przecież zjadłam, jak to ostatnio właśnie moja pani od paznokci krzyczała na mnie, że głodna byłaś, trzeba było coś innego zjeść, a nie paznokcie, to znaczy palce. Więc no naprawdę, nie ma co obgryzywać paznokci, bo później nawet i widać po opuszkach palców, kto obgryzuje, bo wtedy paznokieć tak jest w dole, a opuszka palca jest w górze, więc jest taka napuchnięta, obrzmiała i to od razu rzuca się w oczy, że ktoś obgryza paznokcie. No i chyba tyle. Będę się z Wami już żegnać, bo to już jest za 10 północ. Idę się ogarnąć i idę do nocnego odpoczynku. A my widzimy się oczywiście jutro. Jutro chyba pojedziemy sobie na wycieczkę, a raczej na pewno pojedziemy sobie na wycieczkę. Oczywiście zabiorę Was ze sobą.
To, co będę mogła Wam pokazać, to Wam pokażę, a tego, co nie będę mogła Wam pokazać, to Wam nie pokażę. Także to jest chyba zrozumiałe, bo nie będę jechała sama, tylko będę jechała z Mateuszem. Także pozdrawiam, życzę cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!